Przede wszystkim tu Włochaty. Life is strange before the storm, czyli życie jest dziwne przed sztormem. Tak, jest to prequel Life is Strange. Także gra się dzieje przed... Nie grałem w tą część, grałem w poprzednią, przeszedłem ją całą chyba nawet dwa razy, albo przynajmniej drugi raz doszedłem gdzieś tam daleko, chyba do czwartego. I tak, mam wersję tą deluxe, czyli mamy przy okazji ten odcinek bonusowy. Gra się składa z trzech odcinków, czyli z sezonu, wiecie, tak jak na przykład jest The Walking Dead albo poprzedniej serii, nie? Albo The Wolf Among Us i na przykład gier od Telltale Games. No, ustawienie oczywiście maksymalne, gra nie jest zbyt wymagająca. Nie wiem jak z czułością myszy, a to zobaczymy, bo oprócz tego, że sprawdzam tylko ustawienia grafiki, no to nic. Jak mówię, gra nie jest za bardzo wymagająca, ja też jakoś tak turbo słabo z komponentami komputera nie jestem. Mam nadzieję, że nic nie jest za ten, za głośno albo za cicho. Więc tak. Są odcinki. Oczywiście zaczniemy od pierwszego. I zakończymy na tym, chociaż w sumie... W sumie nie wiem, bo niby jest odcinek pierwszy, ale w sumie ten odcinek bonusowy jeszcze dzieje się jeszcze bardziej przed. A to w sumie możemy sobie stawić na końcu. I w sumie nie wiem, czy trzy odcinki to jest tak długo. No ale dobra, to już tam zobaczymy. Także nie grałem w tą grę, w ogóle nic o niej nie wiem. Wiem tylko, że sterujemy Chloe i będzie tam Rachel Amber. Albo Amber. I to tyle. Wiem, że jest dziennik, bo jeszcze sobie sprawdzałem te... To było gdzieś bodajże jak grać. No to mamy te poruszanie się. Mamy jeszcze pyskówkę. Nie wiem jak to będzie działać. To chyba będzie jakaś minigierka na przykład. I mamy jeszcze dziennik, tak jak w poprzedniej części. I no wiadomo, konsekwencje, ale już raczej nie mamy cofania się w czasie. I oprócz powiedzmy tej pieskówki, no to nie ma żadnej supermocy. Także zaczynamy z odcinkiem pierwszym, przebudzenia. Nie wiem jeszcze jak będę dzielił te odcinki. W sensie jako film na YouTubie. Bo na przykład z Hitmanem to mam tak, że po prostu misja po misji, a tutaj no jeden odcinek pewnie trwał z... Nie wiem. Na pewno dłużej niż jedna misja w Hitmanie, a przynajmniej mam taką nadzieję. No, gra fabularna, liczą się wybory, konsekwencje itp. Nie grałem w tą grę, także jestem podjarany. Zgadłem. Jeszcze bez niebieskich włosów. Nie wiem, czy w tej części będzie miała niebieskie włosy. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Mom would kill me if she knew I was out here. Dobra. Poprawię mi się. O. Czy tak zawsze sprawdzamy? A, czyli ona sobie zapisuje cele na lewej dłoni. Jeszcze nie możemy szybciej biegać i nic innego robić. O, mamy dziennik. Już jest Max. W sumie moglibyśmy sobie... Jest ten... Data 4.4.2010, czyli 4 kwietnia. W sumie możemy sobie przeczytać. Nie nagrywałem takich odcinków z takiej gry, także... Dobra, no zrobimy to po mojemu. Więc chyba tytuł to jest Max, albo to jest... adnotacja, albo coś. Dobra, wiesz jak głęboko w dupie mam chodzenie do szkoły, tak głęboko jak ty masz odzywanie się do mnie. Też bym to z chęcią przeczytał, więc to mogę przeczytać na głos. Anegdota. Nie mogła wymyśleć dobrej wymówki, więc po prostu nie przyszłam na zajęcia. I nic się nie stało, nikt mi nic nie powiedział. Szaleństwo, prawda?
Jakby nagle stałaś niewidzialna. Może takie są plusy bycia córką nieżyjącego ojca. Nikt nie wie, co ze mną zrobić, więc wszystkim spada kamień serca, jak siedzę w domu. Szkoda, że nie wpadłam na to wcześniej. Ile czasu zmarnowałam w budzie. PS. Ostatnio jak się miziałam, pomyślałam o Pris z Łowcy Androidów. Najpierw co prawda myślałam o Deckardzie i jego niesamowitości, ale Pris szybko skradła show. Nie ma co doszukiwać się tu czegoś więcej. Po prostu chętnie bym ją wzięła na ostro. Chloe, łowczyni androidów. Ta trzynka jest dosyć trudna do czytania. O, i mamy. Jest William. Mamy Max. Serce nie sługa. Mamy... co to było? David i Joyce. Nie będę wam tego czytał, to sobie później po prostu sam przeczytam. Jak coś, to możecie sobie zapauzować na tamtym fragmencie. O, jest ten. Chyba to są jakieś rzeczy do zbierania albo naklejki. Nie wiem. O, i mamy telefon. Ojecie. Aha. Jak to? A, 2009. Chyba w grze jest 2013 albo 2012, nie jestem pewien. Max się przestał odzywać. O, 2019. Ale jazda, dobra. Nie wiem, możecie sobie przeczytać jak bardzo chcecie, ja wam będę powolutku, prawda, przewijał. Żeby nie marnować za bardzo czasu, bo to później w montażu strasznie wychodzi, jak marnuje czas. A da się tutaj wrócić? Elliot? Jego chyba nie było. Test z Hiszpana był chujowy. Lo siento, czyli przepraszam. Albo przykro mi. Jest jeszcze mama. Albo 2010 jest? Nie wiem. Na pewno to jest przed 2000, no, powinno być przed 2013, ale nie wiem ile. No, można z... A tu już nie mam, myszka była fajna. No trespassing? No way. Ten pewnie sobie, nie wiem, dupę oderwie albo też. Uj, tak nie. Mam herbatę na szczęście. Holy shit. This place is awesome. Ja bym wolał nie mieć córki w takim miejscu. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. Nie mam, czy coś się pani... O, jest sprzęt. Możemy spojrzeć. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. O, kłócący się gość. Those guys need to get a room. Or not. Damn. Mind your own business. Mają dosyć podobną posturę, mógłby się postawić. This RV's just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Wygląda jak kamper tego... Gilera z psem Pompidou? Nie, sprawdzam, czy nie wiem, możemy coś takiego znaleźć. This place has collected a lot of junk over the years. Chyba nie, po prostu, dobra, jeszcze zobaczymy sobie motocykla. I'd join a motorcycle gang, if I had any friends. No i to w sumie tyle. Dobra, jeszcze wagon. An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Dobra, chyba wszystko przejrzeliśmy, co sobie... No, możemy porozmawiać z ochroniarzem. Wątpię, że nas spuści. You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid, but you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Can't let him push me around.
Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Znaczy, chyba mam do wyboru albo pryskówkę. Może. O. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. Aha, czyli po prostu to jest tak jak w poprzedniej części? Takie usiąść i po prostu sobie myśl. Nie wiem, czy to coś mogłoby go przekonać. Może ci goście? Też nie. Jakby jest ognisko. Jest kanister. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Mogłaby rzucić kanister do ognia i wybuchło. This band shreds so hard. I gotta get in there. Dobra, pogadamy z tym ochroniarzem. Właśnie nic innego nie da zrobić. W sumie nie mam pomysłu. God, again? What do you want, kid? O, mamy coś innego jeszcze. Is that your bike over there? Yup. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? Dobra. Samouczek. I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. No, w pyskówce używasz argumentów i zniewak, aby nakłonić kogoś do robienia tego, co chcesz. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Is it past your bedtime? To jest na czas? O, aby odnieść sukces, zwróć uwagę na słowa przeciwników. A potem użyj riposty, która obróci ich własne słowa przeciwko nim. Nie, może być dziś bez dobranocki? I don't sleep. It's for the weak. Real cute. But I still don't know you. Słuchaj się, no dobra. Czyli powinniśmy wybrać coś, co ma słodkość albo słodki. Może to. Look at my face. Do I look cute? Or do I look like I'm going to kick your ass? Okay, kid. I get it. You're tough. O, dokonanie właściwego wyboru jest czasem trudniejsze. W tym przypadku przedszkole jest dobrą odpowiedzią na małą. Aha, nie wiem, chyba a musimy brać. Maybe I am a kid, because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. Girls? Girls kick ass, you idiot. I can take care of myself. My boss will kill me if I let you in. Just look the other way. No one will know. Besides, people love me. I'm funny. Around here, funny people have a way of getting hurt. Knock, knock. Who's there? It's me, your balls. Stop being a scared little douchebag and let this totally cool chick inside already. You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. Ooh. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're all right, kid. Go on in. Yay. Retoryka poziom... gówno. Nie no, ale to wczytywanie to jest za długie. 8 ramów. Takie wczytywanie. No po prostu dupa, gówno i nie wiem. Albo się zacięło. Nie, dobrze. To się nie powinno zaciąć.
O, zacięło się. O matko. Serio? O! Działa! Może to przez pierwsze odpalenie było. Hey, Delia! Come! Cute dog. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. Nie wiem, myślę, że jak się that pobiegłaś, dog to... is fierce. Nie jest dobry pomysł. Ej, może ją odrobię na wyczpie. What's her name? Delia. Oh. She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. Looks like that parking brake is the only thing keeping that car from rolling down the ramp. Snajdźka. 20 bucks, baby. 20 bucks? That's robbery. And don't call me baby. Fine, 20 bucks, thief. That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. No. Look, we have to set this up exactly. If you don't have 20 bucks, beat it. Still a dick. Chyba, że coś z tym hamulcem ręcznym się da? Pewnie się da? O, jest, da się. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. Shit! No! Come on! Thanks for playing, dick. Oh, yeah! Sweet, sweet victory. That's like 200 bucks. Oh. Ukraść pieniądze czy nie ukraść? Jak nas przyłapią na kradnięciu pieniędzy, to będzie przypał. A w sumie te pieniądze mogą się przydać. O nie! On patrzy się. Holy shit! I'm rich! Przecież on się patrzy. Yes, niedobrze. Nothing sadder than a neglected bong. Mogłaby być bardziej ostrożna, jak on na przykład, ona na przykład spojrzała. Nie. Dobra, o, możemy wziąć piwo. Co ty piwo są małe? Cienkie. Drink more, feel less. Yes, please. O. Czyli mamy kradzieże, graffiti. Dumanie. To złe, że wreszcie. Sit and spit. Czy żeby odblokować w sumie wszystkie ceny, no co? 300 dock workers laid off, their pensions canceled? God, Prescott's a real tool. That's totally me in 5 beers. Okay, 3. Są w banie. Możemy tutaj z tym barmanem. Nie no, gra się wydaje całkiem ciekawa. Ma zupełnie inny klimat niż poprzednio. Here we go. Czasie.
Fuck. Hey. You okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Czy trzeba się uśmiechać, czy nie? W sumie nie wiadomo. Dobra, spowimy go. Fuck off, man! Hey, you don't know who I am, do you? No. And I give zero shits. Hey, let me know how that works out for you, bitch! All right, mosh pit is a no-go. Fine. Maybe I can get a better view of the action from up above. If I want to see the band, I'll have to find another way. Those guys are trouble. Hey. No, właśnie ten. Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup. Studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm trying to see this damn band. But this place is crazy packed. Hard to get to the stage. How'd you even hear about this little shindig? Ha! The internet. How else? Seriously? Fucking kids. Did you see that guy I ran into? Acted like I was supposed to know who the hell he was. Ah, yeah. I know him. He works for Damon. Damon Merritt? I see you've heard of him. This is his place. Damon's a friend of mine. Okay, so you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the 175 bucks you owe me. Dobra. Toss in a dime bag and we'll call it square. Hey, hey! What are you waving around this kind of money here for? You really don't think before you act, do you? Nope. So where's my pot? No more loans. I'm not your fucking piggy bank. You're a good man, Frank. No, I'm not. Now beat it, Price. You're cramping my style. Where do those stairs go? Up. Real helpful, Frank. I mean, will I get a better view of the band up there? How the fuck should I know? Floor above's rotted all to hell, okay? No one goes up there. Fine. I'll see you later. Whatever. Co, możemy być na górze, czy nie? Pewnie. Dobra. Tak, to jest strasznie niebezpieczna. Najpierw kradniemy pieniądze, później kupujemy trawkę. Mam wrażenie, że to się w końcu już skończy. Może nie na końcu, tylko... Teraz, zwłaszcza tu wchodzimy jeszcze na schody. To jest takie głupie. Po długa jest przeżarta, ona skacze. I can't believe it! Okay.
nawet polecę właściciela. We're not done. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butthurt over a spilled beer? I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some man. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Oni są niebezpieczni. Rachel? Come on! Hurry up! I'm caught up in the traps of useful arrogance. A voice is filled with pain. Lost, no one gave it toss. No one let me go! Gonna happen. Calm down. Come on, man. Walk away. Screw this. Bullshit. The fuck out of here. Czy ja nie wiem. Powoli będziemy kończyć. Bo nie przemyślałem tego. A jest dosyć późno. Muszę się za to zabierać zdecydowanie wcześniej, to jest fakt. Ale wrażenia nocne i ciemne otoczenie i ciemno za oknem jest bardzo budujące. I dopełniające. W ogóle ścieżka dźwiękowa w tej grze jest świetna. Bardziej mi się podoba niż poprzedniej części. Ma trochę takiego, wiecie, twardego stylu. Czyli nie jestem jakimś punkiem, ale takie jednocześnie, wiecie, gitara basowa. Nie wiem, jak to jest styl muzyczny. Mówią, że ta Chloe to punkowa emo i w ogóle. Że Magda mówi na nią emo lesba. Nie obrażając oczywiście żadnych subkultur. Przecież kiedyś emo było inne. Nie to co teraz. Albo ja poznam po prostu jakieś emo cioty. Czasu minęło, tego dowiem się dopiero jak to skończymy. Czyli za chwilę, bo już kończymy, kochani. No, pierwszy odcinek. Seria z Hitmana będzie kontynuowana, wiadomo. Nie znam tej gry trochę. Wolę komentować gry, które znam, bo wiem mniej więcej co się będzie działo i jak się mogę przygotować. Ale z drugiej strony jest taki, wiecie, dreszczyk emocji. W sumie o to chodzi w grze z wyborami. No a także widzimy się w następnym odcinku, który będzie niedługo pewnie, bo gra jest całkiem ciekawa, przynajmniej jak na początek. Także do usłyszenia, papa. Pa.